Cześć, odcinek 12 albo 13 już, ale w każdym razie kolejny tydzień, poniedziałek, 6 rano, robimy pyszne śniadanko. Na oliwie podsmażymy sobie szpinak, wcześniej go pociąłem w takie paseczki, uciąłem ogonki. Podsmażymy go do tej wody. Znaczy ściągniemy potem go z patelni i do tej pozostałej wody dodamy jajko, które usmażymy jak na jajecznicę. To wszystko jeszcze wymieszamy z ekologicznym łososiem i z tego powstanie taka pasta na kanapie. Pasta gotowa, przygotowanie śniadania zajęło mi dosłownie 5 minut. Wygląda smacznie, zaraz spróbujemy. Czas na drugie śniadanie i na obiad. Przygotujemy gulasz wołowy. Kupiłem taki dość spory kawałek antrykotu. Poddusimy to wszystko razem z papryką, cebulą, a na koniec wymieszamy z kaszą gryczaną niepaloną i dodamy jeszcze troszeczkę pasaty pomidorowej. Na kolację mamy sałatkę z komosą, serem kozim, winogronami i parmezanem. Biała komosa, moja ulubiona. Są oczywiście inne kolory, czerwona, czarna, wymieszane. Jestem akurat wiernym fanem białej. Praktycznie zawsze używam tylko białej komosy. Kupiłem też taki ser kozi, nigdy wcześniej go nie jadłem. Zobaczymy, czy dobry miał być, twardy, i ten jest twardy. Mamy troszeczkę rukoli. 60 gram komosy mamy już przygotowane. Pamiętajcie, to jest ważne, żeby dobrze ją wypłukać. Niektóre komosy nie wymagają długiego płukania, ale to wszystko zauważycie po tym, czy się pieni. Jeżeli się pieni, to trzeba płukać, aż przestanie się pienić. Ta akurat się nie pieni prawie w ogóle, więc nie ma takiego problemu. Wystarczy chwileczkę ją przepłukać wodą. I pamiętajcie, jeżeli nie jedliście nigdy komosy, nie gotowaliście nigdy komosy, nie przestraszcie się, jak zobaczycie, jak wychodzą takie ogonki. Ja jak pierwszy raz tam lata temu gotowałem komosę, myślałem, że coś jest z nią nie tak, ale to jest normalne. To jest oznaka, że komosa jest już prawie gotowa. Wtedy można zmniejszyć ogień. Okej, także gotujemy sobie komosę, w międzyczasie pokroję resztę składników. Troszeczkę ciemno, nie wiem, czy to zobaczycie, ale o, to są te ogonki, o których mówiłem, takie białe. To znaczy, że za chwileczkę komosa będzie gotowa. Wyłączam ogień, zostawię jeszcze chwileczkę pod przykryciem, a potem na balkon, żeby szybko wystygła, i do sałatki. Okej, komosa się wystudziła troszeczkę na balkonie. To są te ogonki, o których wspominałem. Rukola. Ser kozi. Migdały. Dzień 12 za nami, zrealizowany w 100%. Zjadłem 4 posiłki, 0 podjadania, 0 głodu, wszystko jak należy. Śniadanie błyskawiczne, wszystko fajnie. Obiad się gotowało troszeczkę długo, trzeba było udusić mięso. Zrobiłem to, chciałem skrócić ten proces. Wyszło troszeczkę twardsze niż powinno być, ale było na granicy. Kolacja bardzo smaczna, rewelacyjna, super przepis, aga. Jedziemy dalej, jutro dzień 13.